Boże, Kubusiu, nie płacz tyle już, naprawdę, nie płacz tyle już, nie wiem, co mam zrobić, widzowie, dzisiaj Kubuś tak strasznie płacze, on chyba jest jakiś smutny albo coś, no nie wiem, jakiś zły dzisiaj dzień ma, nic nie chce mi jeść, no biedny Kubuś, no już dobrze, widzowie, zostawcie łapeczkę do góry dla Kubusia, który ma niebieski kocyk jak łapeczka w górę, jaki on jest słodki, no widzisz, Kubusiu, nie płacz, widzowie cię kochają, jesteś super uśmiechnięty, ale słodziak. Dobra, chodźmy zobaczyć, co robią dziewczynki, bo pewnie już wstały czy coś. Dziewczynki! O, dziewczynki, co wy tutaj robicie? A, bo wy macie... Zapomniałam, bo wy macie dzisiaj to przedstawienie. Aha, ojej, no zapomniałam. Tak, mamo. Jak mogłeś zapomnieć? No tak, a o której godzinie jest to przedstawienie? Bo ja zapomniałam, przepraszam. O 12. O 12, aha, dobra, dobra. A ja nie wiem, czy ja dam radę się wyrobić i dzisiaj być, wiecie? Może być ciężko. No ja nie wiem, czy dam radę być, ale jakoś postaram się. Dziewczynki moje kochane. No nie wiem, muszę... muszę napisać. Dziewczynki, zapomniałam. O, jak to nie wiesz, czy będziesz na przedstawieniu? No nie wiem, no przepraszam dziewczynki, bo... No bo wleciało mi z głowy. To jest nie fair. Ale słuchaj, Kubuś bardzo dzisiaj płacze, no właśnie. Kubuś, ciągle Kubuś. No, Kubuś bardzo płacze. A nie my z tym wszystkim. Ale dziewczynki, no, no spokojnie, tak, ja postaram się go uspokoić, ale nie możecie tak hałasować, bo śpiewacie za głośno, ćwiczycie, ja wszystko rozumiem, próby. No to idźcie sobie na dwór ćwiczyć, dobra? Bo jest no naprawdę... No to ty idź sobie z Kubusiem na dwór. Dobrze, to ja wyjdę zaraz. Jeju, widzowie, ja zapomniałam, że pięcioraczki dzisiaj mają przedstawienia, one tak hałasują. Kubuś nie lubi hałasu, on potrzebuje teraz spokoju, on nie chce w ogóle mi spać. To jest bardzo ciężkie. O, dobra, jakoś Kubuś, musisz ze mną współpracować, musimy jechać na to przedstawienie na 12. Dobra, Kubuś, proszę cię, prześpi się. Okej, idę teraz do pięcioraczków, muszę im poświęcić też trochę uwagi, nie? No właśnie, tylko ten Kubuś, no już dobrze dziewczynki, no nie bądźcie zazdrosne, już wszystko dobrze, mama, mama przyjedzie na wasze przedstawienie, możecie się cieszyć. Cieszycie się? Cieszycie się? Tak, ale... Ale co? Ale co? Co, Krysiu? Bo jeszcze co? Przed chwilą nie wiedziałaś. No dobrze, ale przemyślałam sobie, Kubuś pojedzie z nami, będzie wszystko dobrze i Kubuś na pewno nie będzie płakał, więc nie przejmujcie się, dobrze? Wszystko, wszystko w porządku. Dobrze? Pięcioraczki? No dobra, ale bądź na czas. Będę na czas, okej? Okay? Dobrze, muszę napisać dobrze. Będę na waszym teatrzyku, tak? Bo to jest jakiś teatrzyk, przedstawienie, ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, widzowie, do końca, bo nie pamiętam. Nie chcę tego mówić głośno, ale serio, nie kojarzę w ogóle. Przez to wszystko zapomniałam, przez to wszystko, co jest z Kubusiem, to po prostu wszystko mi ucieka z głowy. Ja tylko Kubuś, Kubuś, ale on jest mały, potrzebuje więcej opieki. Dobra, nas ma gdzieś, no nie ma was gdzie, mama będzie na przedstawieniu, tak, będę, będę, dobrze. Dziewczynki, no to co, jedziecie już powoli, czy co, chcecie pewnie coś zjeść, to chodźcie, zrobimy śniadanie, chodźcie, ja napiszę. Zrobię śniadanie, zapraszam was. Mamo, a będziesz przynajmniej na moim występie? Tak, będę na waszym występie, już obiecałam, będę. Chodźcie, zrobię przynajmniej wam śniadanie. Chodźcie, zobaczymy sobie, co my możemy tu dzisiaj zjeść. O nie, ja zakupów nie zrobiłam, mamo, zapomniałam. Mamo, możemy naleśniki? Naleśniki, oczywiście, że możecie, ale... no czekaj, a mamy z czego w ogóle zrobić te naleśniki? Poczekaj, Kubuś. Mamy tylko mleko, nie mamy mąki, nie mamy jajek. Nie, niestety nie zrobię wam śniadania, bo nie mamy z czego. O nie, nie zrobiłam zakupów. No to co my zjemy? My musimy być najedzone przed przedstawieniem. Przepraszam, no ale no nie mam zakupów. No nie wiem, co mam wam zrobić do jedzenia. Może zjedzcie sobie loda. O, macie loda, proszę bardzo. To idź do sklepu, lodem się nie najem. Ale ja nie mam czasu teraz na chodzenie do sklepu. Zobaczcie, jestem zajęta Kubusiem. On potrzebuje cały czas opieki. To idź z Kubusiem, no. No, nie, bo on nie może, tak? On nie może tak wychodzić. To już nie narzekajcie, zjedzcie lody, zjedzcie to, co tam macie. Nie wkurzajcie się. No właśnie, no właśnie. Przez Kubusia, widzicie, jakie one są zazdrosne. No po prostu są tak zazdrosne, ale mają trochę racji, bo cały czas, cała moja uwaga jest skupiona na Kubusiu, bo on potrzebuje dużo atencji, dużo miłości, tulenia. Ale jak on dorośnie, znaczy urośnie chociaż trochę, to już będzie dobrze. Słuchajcie, Kubuś niedługo pójdzie do przedszkola. Wy będziecie chodzić do szkoły, mama pójdzie do pracy i wszystko się unormuje. Musicie być wyrozumiałe, niedługo będzie dobrze. O nie, ty nie lubisz lodów, Juliano, już nie przesadzaj. Dobra, słuchajcie, muszę was... A możesz go po prostu gdzieś oddać zamiast do przedszkola? Ale gdzie tak, mam go oddać? To jest wasz braciszek, już nie mów tak, Krysia, ja wiem, że ty nie przepadasz za Kubusiem, ale spokojnie, to jest twój braciszek, naprawdę. Nie, to nie jest mój brat. A,
dobra, chodźcie, muszę was zawieźć już do szkoły, bo na 12 jest teatrzyk, żebyśmy zdążyli, więc chodźcie dziewczynki, zapraszam was, wsiadamy do vana, odpalam naszego vana, gdzie on jest, zawsze mi to umyka. Gdzie jest mój van? Ej, tutaj jest? Dobra, tutaj jest, zawsze on jest na środku, przecież no muszę pamiętać o tym. Dobra, wsiadajcie dziewczynki, zawiozę was do szkoły, nie spóźnijcie się, zobaczcie, widzicie, nie spóźnijcie się. Nela, wsiadaj! Nela! Siadaj! No, uwaga, prawie, musisz przestać tańczyć, to może wtedy usiądziesz. Okej, jedziemy. Jedziemy do szkoły, na pewno się nie spóźnimy, no widzicie? Mamusia obiecała, że się nie spóźnicie i się nie spóźnicie i normalnie będziecie tutaj w szkole. O, już... Ej, tu jest jakiś wóz policyjny, coś się stało tutaj na Brookhaven. Ciekawe co. Dobra, jakieś syreny tam były. Okej, może to jest zabezpieczenie miasta przed teatrzykiem waszym. Chodźcie. Dobra, szybko, szybko na przedstawienie. No już, już, czekaj. No Kubuś, dobrze, nie płacz, Kubuś. Dobrze, Kubusiu, nie płacz, Kubusiu. Dobrze, 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 dobrze. No, już dobrze, tak? Bądź grzeczny, bo musimy iść na przedstawienie, tak? Dobra. Dobrze, dobrze, to już wchodzimy. Okej, idziemy. Gdzie tutaj iść? O nie, już jestem spóźniona. Zaraz, nie. Dobra, jeszcze się nie spóźniłam. Okej. Teraz, trzeba zająć miejsce, dobra, może usiądę w pierwszym rzędzie. Jak widzicie, nie jestem w ogóle spóźniona, także się ciesz. O, jest Krysia. Krysia, czemu ty jeszcze nie weszłaś? O, musisz wejść. O, super. Dobra, Kubuś, bądź grzeczny. Jak on płacze, o nie, muszę mu dać jedzenie. Słuchajcie, widzowie, muszę mu dać jedzenie, on potrzebuje jedzenia. Gdzie jest butelka? Potrzebuję mu dać butelki. Poczynamy przedstawienie. Dobrze, dobrze. O, jakieś przedstawienie zaczynają. Proszę odsłonić kotary, bo nic nie widać. Ja chcę coś... O, zobaczcie. Wow! To moje pięcioraczki, ale super wyglądacie. Jakie przedstawienie. Wow, naprawdę fenomenalnie. Ale tańczycie, ale ekstra. Ale... Muszę napisać, ale ekstra. Super, super tańczycie, naprawdę. Jestem dziewczynki z was dumna. Świetnie sobie radzicie. Kubuś. Kubusiu, no, no dobrze, dobrze, czekajcie, zaraz, zaraz przyjdę, dobrze? Poczekajcie, zaraz przyjdę. Teraz mój popisowy numer! A ja wychodzę, o nie, Krysia miała teraz popisowy numer. No trudno, musiałam wyjść na chwilę. Kubusiu, dobrze, no już nie płacz, o nie, on nie lubi takich hałasów. No widzowie, dzieci takie są, one nie lubią takich hałasów. No Kubuś, dobrze, dobrze, już dobrze, tak? Już dobrze, Kubuś, już wszystko dobrze. Tak, już jesteś spokojny, dobra, wracam. Szybko wracam, żeby się nie spóźnić, bo one mają tutaj jakieś swoje solówki też. O, zobaczcie. Ej, gdzie mama? No już jestem, dziewczynki, już wróciłam. Przepraszam, Kubuś płakał. Przepraszam właśnie. Przepraszam, Kubuś płakał. O, właśnie, no. To jak, Krysia, dawaj ten swój popisowy numer. O nie, one się wkurzają. Nie. Kochana mamusia najlepsza. Krysia, dawaj. O nie, czemu Krysia jesteś taka wkurzona? Krysia! Krysia, gdzie ty idziesz, Krysia? Zostaw mnie! A dlaczego? Krysia! Zostaw mnie! Ale dlaczego? Co się stało? Poczekaj, poczekaj, bo teraz nie mogę tak chodzić, biegać, bo Kubuś tutaj się denerwuje. Co się stało? Powiedz. No bo... Co? No co, Krysia? No bo... Ja miałam zły popisowy numer, a ty wyszłaś! Ale no, Krysiu, no przepraszam cię, to przez Kubusia, ja nie chciałam... Ale wszystko zawsze przez Kubusia! No ale to... już się nie powtórzy, mój występ się nie powtórzy! Ale no, musisz być wyrozumiała, Kubuś jest malutki, zobacz, no Kubuś jest malutki, no! Nie, nie będę wyrozumiała! No chodź, już wrócimy, mama ci kupi... Nie, nie! Mama ci kupi za to czekoladę, za czekoladę nie ci za to... Nie chcę od ciebie żadnej czekolady, chcę, żeby ten dzieciak zniknął! No, no Krysia, nie wolno tak mówić, no już przestań! O nie, dobra, muszę iść po resztę. Pięcioraczki, chodźcie tu! Pięcioraczki, chodźcie tutaj koło wyjścia! O nie, wszystko przez Kubusia, występ i dzień popsuty! O nie, przepraszam! O nie, tylko nie to! Znowu zjadłam moje dziewczynki! No ale no co ja poradzę na to? No Kubuś potrzebuje! Nie mam ojca, może ja wiem! Może ja sprowadzę Smajslow, żeby on się zajął w końcu Kubusiem! Może niech on przyjdzie na jeden dzień, zobaczy jak to jest opiekować się Kubusiem, zostawia go na 48 godzin, chciałam mówić, na 24 godziny chociaż go zostawię i zobaczymy sobie jak on sobie z tym poradzi, widzowie, zrobimy taki odcinek. No dobra dziewczynki, przepraszam was, przepraszam, wracajmy do domu, był super występ, no naprawdę, był super występ, wracajcie, wracajcie razem ze mną, następnym razem już przyjdę z Kubusiem, jak on będzie starszy, chodźcie, wrócimy, chodźcie dziewczynki. Nie będzie następnego razu, więcej cię nie zaproszę. Oj, przestań Krysia, na pewno ci przejdzie, bo Kubuś jest mały i będzie wszystko dobrze. Nie! Wszyscy są, a nie ma kogoś, chodźcie. O, jeszcze Nela, Nela wsiadaj.
Nela! Gdzie ona biegnie? Nela! Nela się wkurzyła, czy co? Nela, gdzie ty biegniesz? Siadaj tu do nas! O, no, myślałam, że Nela już jest jakaś wkurzona, ona chce sama biec. Dobra. Jedziemy teraz do domku, wracamy. I wtedy sobie zjemy jakiś obiadek, co? Pewnie jesteście głodne. Dziewczynki, jesteście głodne? Może zajedziemy... Ale przecież mówiłeś, że nie ma nic w lodówce! Aha, faktycznie. Ojej, tutaj jeszcze policja stoi, dziwne. No to może coś zamówimy, czy coś? No nie wiem. A chcecie coś zamówić? Zamówię już wam coś. Pizzę. No dobra, no to na polepszenie nastroju zamawiam pizzę. Już dzwonię, uwaga, już dzwonię po pizzę. Zaraz będzie pizza i zjecie sobie pizzę i będzie fajnie. Dzień dobry, chciałabym zamówić pizzę. Jaką chcecie pizzę, dziewczynki? Jaką chcecie? Pizzę salami. Salami, margherita, dobra. Kasia też jest jakaś smutna. Dobra, to wszystkie salami niech będą, bo wszystkie lubią chyba. Nie wiem. Nie chcą mi napisać, to nie. Dobra, czekajcie, to teraz już wyciągam pizzę, żeby była... O, tu jest. Pizza! Proszę bardzo, pizza dla was! Proszę bardzo, już wszystko przyszło, więc bardzo proszę, trzymaj Krysia, też dla Majusi. O, zjedzcie sobie pizzę, a gdzie jest wasza siostra? O nie, czy ona się naprawdę aż tak obraziła i sobie poszła? O, tylko nie to. O nie, przypomniało mi się coś! Dzisiaj miałyście mieć kontrolę u dentysty przecież, dlaczego wy o tym nie pamiętacie? U dentysty? Ale czego my mamy o tym pamiętać, mamo? Szybko, muszę sprawdzić! Mamą? O nie, w kalendarzu jest zapisane, to jest dzisiaj na godzinę 16, już jest 17, szybko do dentysty, zapomniałam! Szybko ojeju, do dobra. Dentysty, bo zapomniałam o wizycie! O nie, szybko chodźcie, dobra! Szybko, chodźcie, chodźcie, siadajcie. O, tutaj został ktoś? Nie, to Krysia jest. A gdzie jest pięcioraczka? A dobra, wszystkie są. Nie myślałam, że się już ktoś obraził. Szybko do dentysty, bo ja zapomniałam o wizycie. Dawajcie, dziewczyny, siadajcie. Zostawcie już tą pizzę, później zjemy. O nie, jesteśmy półtora godziny prawie spóźnione do dentysty. Nie, mamo, czemu ty nie pamiętasz o takich rzeczach? No bo ja zapominam przez Kubusia, no. Ale... No właśnie, ten Kubuś robi same problemy, nie ma z niego żadnego pożytku. Ale dlaczego już tak on nie za mówcie, mieszka? Już tak nie mówcie, no bo... Nie mówcie, bo będzie smutno. Nie wolno tak mówić o starszym bracie. Starszym, młodszym bracie. Dobra, słuchajcie, może jakby był starszy, to by było lepiej. Ale no niestety jest jak jest. I nie wolno się za to obrażać. Chodźcie, idziemy szybko. Może pani jeszcze... O nie! Nie! Tu już nikogo nie ma. O-o! No nie! Spóźniłyśmy się. No i oczywiście bardzo no długo. No to wszystko przez Kubusia! Już nikogo nie ma. Ja cię nie mogę. To, no trudno, dzisiaj nie będziecie miały kontroli. Jutro zadzwonię do pani dentystki i zmienię wam termin wizyty, dobra? A widzowie, zapomniałam też o tym. Ja mam już po prostu tyle na głowie. No nie. Dziewczyny są naprawdę wkurzone, bo one chciały mieć teraz już kontrolę pod aparat na zęby, widzowie, a dziewczynki chcą mieć aparat na zęby, więc... Aj, zapomniałam. To wszystko przez tego dzieciaka, no nie mówcie tak, dobra, no to wracamy, chodźcie. Wrócimy do domu i nie wiem, musicie odrobić lekcję jutro do szkoły. Trzymaj tego dzieciaka z daleka ode mnie, on same kłopoty przynosi. No już tak nie mów, Krysia, no proszę cię, nie mów tak. Jedziemy do domu. Będę tak mówić, bo to prawda. Ale już to nie jest prawda, już wracamy no jak szybko. No nie? No nie, nie wolno. Zapomniałaś o naszym występie przez Kubusia. No. Musiałaś wyjść z naszego występu przez Kubusia. Tak. Nie zrobiłaś zakupów przez Kubusia. No. Zapomniałaś o naszej wizycie przez Kubusia. Wszystko przez niego. No tak, masz rację. To są same problemy. No dobra. Wyrzuć go! Nie mów tak, jak mam go wyrzucić. No masz rację z tym wszystkim, o wszystkim zapominam, ale to dlatego, że mam bardzo dużo na głowie. Potrzebuję smajsa, widzowie, żeby on tu przyszedł na brukę, więc zajął się trochę Kubusiem i żebym ja mogła iść do pracy i żeby zająć się pięcioraczkami. Ja mam szóstkę dzieci, przecież to jest czysta kaplica. Ja już po prostu nie daję rady. To jest ponad mnie, do... Naprawdę, dziewczynki, dobra. Ach, dziewczynki, odróbcie lekcję, dobra? Musicie odrobić lekcję, ja wiem, że jest 20, wiem, że jest 20, ale trzeba. No niestety nie dało się szybciej wygospodarować czasu, żeby pomóc wam przy lekcjach, to jest jedyna pora. Chodźcie, chodźcie, musimy odrobić lekcję, gdzie jesteście? O, uczcie się ładnie, dobra? Okej, okay. O, dobra, chociaż się zgodziły. No dobra, no to się uczcie, co tam macie do nauczenia się? Co tam się macie do nauczenia na jutro? Jakaś... No, jakieś jutro wzory z matematyki. Tak. I jak tam? No, ja, mamo, ja nie umiem tego.
Jak nie umiesz tego? No, no weź tam sobie... mi? No, wiesz co, ja tak za bardzo nie mogę, słuchaj, dam ci tablet i weź sobie znaleźć tam w internecie, poczytaj, dobra? Bo ja już muszę iść położyć Kubusia spać. Ale ja nie chcę spać. Tablet, ja chcę, żebyś ty mi wytłumaczyła, ja nie rozumiem tak z tableta. No postaraj się, nie pomogę, bo muszę uspać Kubusia. No przepraszam, no nie za bardzo mogę wam teraz pomóc. I to połóż go po prostu i niech sobie sam pójdzie. Ale ja muszę spać, go utulić, no. Bo on nie zaśnie beze mnie. Nie zaśnie no bez... No dobra, i go będziesz tulić i go będziesz usypiać, a nas nie, nam nawet nie pomożesz w pracy domowej. No dobrze, ja wam pomogę. Nie utulisz i nie ucałujesz do snu i co? No, ja rozumiem, że jesteście wkurzone, ale muszę, no przecież jak go nie utulę, to będzie płakał, będzie wam przeszkadzał i w ogóle się nie skupicie. No to przyjdę i też was przytulę, ale najpierw muszę no, go! Nie właśnie! On już jest zmęczony! Kubuś zacznie płakać i znowu sobie do niego pójdziesz! A nas masz gdzieś! Nie, Krysia, nie mów tak! Naprawdę, nie wolno tak mówić! Wybaczcie mi, muszę iść go położyć, no dać... Ja mam dosyć, wychodzę stąd! Jak to wychodzić? Dacie sobie radę, na pewno! Wierzę w was, jesteście mądre, bystre, inteligentne, Krysia tam wyszła na dół, no ale jakoś sobie, no nie wiem, jakoś sobie poradzimy. Muszę iść ospać Kubusia, potem się nimi zajmę, nie mam czasu, wiem, że one są zazdrosne. No po prostu są zazdrosne i złe, ale tak to jest już z małym dzidziusiem. Ja idę się położyć z nim, muszę go teraz uspać, bo już jest 22, jest naprawdę późno, widzowie, no on musi iść spać, no nie, nie ma to tamto, no. Dobrze, Kubusiu, już wszystko dobrze, dobrze, mamusia przytula, tak, tak. No, idź spać, no, dobra. Śpi, 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 dobra. I kotki dwa, bla, 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 bla. Dobra, chyba zasnął. Dobra, chyba zasnął, dobra, zasnął. Okej, odkładam go, idę. Uwaga. O nie, zaczął płakać! Nie, dobra, Kubusiu, już spokojnie, dobrze, dobrze, no. Muszę chyba tu zostać, no trudno, pięcioranczki, jakoś muszę sobie poradzić, muszą robić lekcje same, muszą się umyć, przygotować do szkoły, no nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej, potrzebuję smajsu, może się pojawi i mi pomoże w końcu.